Cześć, z tej strony Enek.pl i witam Was w kolejnym już 21 odcinku z serii Adventure Tech. Czym zajmiemy się dzisiaj? Otóż z racji, że mamy dziś Sylwestra, zrobimy sobie coś fajnego. Coś, co jest w Minecraft 1.4.6, a nie ma w 1.2.5. Zrobimy sobie fajerwerki za pomocą modów. Jakoś tak wpadłem na ten pomysł przypadkiem, tak sobie myślę, no co... Można spróbować, czemu nie? Miałem robić co innego, miałem tam robić w tej stacji, tam dalej, ale z racji tego, że mamy Sylwestra, a ja na drugie mam Sylwester, to zrobimy sobie fajerwerki, ale takie, tak jak mówię, z przy użyciem modów i je postawimy, one będą gdzieś tutaj. Tak postawiłem, mniej więcej wyliczyłem sobie, na jaką odległość, znaczy na jaką wysokość będę musiał postawić to, co muszę postawić. Tak, mam nadzieję, że to będzie ok. I to przy okazji będzie na 11 tysięcy widzów fajerwerki. Oczywiście mam nadzieję, że się nie obrazicie, bo jak będę potrzebował noc, odpalę niestety cheat moda po to, żeby włączyć tą noc. I żeby się z tym nie męczyć, także też mam włączony peaceful, żeby ten, no, żeby mi tu potwory nie przeszkadzały, bo nie chcę, żeby mi to wybuchało, a dużo pracy będzie w nocy. Także mam nadzieję, że się nie obrazicie. Tak więc może jeszcze wam pokażę, że tu zrobiłem miejsce, znaczy tak, powiększyłem to, ładnie zrobiłem. I tu będziemy mieli miejsce, w którą sterownia naszych fajerwerek. A więc, co do czego będziemy potrzebowali? Lasery z Powercrafta. To jest raz, bo bez tego to no, nic nie zrobimy. Tak więc, ja sobie dodałem też kilka recept. Tu widać, tam na górze jest piecyk. Tu widzicie. Może? No, widzicie, piecyki są. I podpiąłem. To też wam pokażę od razu, żeby nie było. Podpiąłem od dołu do crafting table. Tu widać. O. Żeby supplier pipe. Może złapię. O. Żeby mi craftowało automatycznie te itemy. Dlaczego nie chcę, znaczy dlaczego nie ustawiam sobie już gotowych receptur, na przykład timera czy czegokolwiek? Gdyż. No nie chcę, bo różne rzeczy mogą mi się przydać, a w ten sposób, jak już mówiłem, nie raz nauczę się tej receptury w końcu może. Tak więc dobra, zabierzmy się za to. Mamy laser już ustawiony. Laser wiecie jak craftować. Laserów będzie nam potrzebne 5. Successful. Dobra, to się będzie craftować. Craftuję. Będą też mi potrzebne kryształy, jak i to mi będzie potrzebne. No, dobra, to niech się craftuje. Na pewno będzie mi potrzebne 5 zegarów. Ups. Ups, ups, ups. No nic. Coś zepsułem. Timer. No nic, postawimy na nowo. A, bo może nie ma, za mało tych mam. Żeby się nie skraftowały. Może zaraz się skraftują. W każdym bądź razie. O, jeden. O, dzisiaj dodają się tu powoli. Te itemy, których potrzebuję. Tylko coś to topornie tak idzie. O, pięknie, pięknie. Pięknie. I jeszcze czego mi tu brakuje? Jakbym to zabrał? Znowu będzie mi brakować, ale to nieważne. Będzie nam potrzebna też state cell. State cell sobie weźmiemy, zrobimy od razu. Tutaj jest coś nowego, to jest silicon chip craftowany w ten sposób. Dosyć przyjazna receptura, nie jest aż tak droga. Teraz tak, zobaczmy, czy będziemy mieli wszystko.
mamy. Tutaj mamy. Tak, starczy nam. Będziemy mieli wszystko, tylko... Cholera. Z tej celi będzie nam potrzebne 3 sztuki. O, jest jedna. Druga. Trzecia. A, to dopiero się jeszcze kraftuje. No dobra, spoko. Niech i będzie tak. Nic, zrobimy jeszcze raz. Nie ma problemu. To szło tu. To w to miejsce. No i brakuje tu. A, bo tam się przepala. Przepalają te wafery. To trochę może trwać, więc... Więc stąd to opóźnienie. A ja potrzebuję... Potrzebuję na szybko, więc... Zrobię to na szybko. Tyle sztuk starcza, co? Będzie ok? Będzie ok. 15 sztuk na start. Ok. State celi mamy 3. Timerów mamy 5. Do tego będziemy potrzebowali też blok replacery. Ja sobie tu już wszystko mniej więcej przygotuję. Gdzieś miałem szkło, mam tutaj. Dobra, to szkło zrobimy 5. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akurat. Akurat, ale to jeszcze za mało. To jeszcze mnie nie cieszy. Tych będziemy sporo potrzebować. No dobra. Nic się nie dzieje. Zrobimy sobie więcej. Nie ma problemu. Czy to kraftowało, czy nie? Nie, nieważne. Teraz tak, co tu jeszcze potrzebuję? Właśnie. Glass pane'y. O, jest. To kraftowanie. Ok, 48 sztuk. Mam nadzieję, że starczy. Jeszcze weźmiemy sobie jakiś surowiec, który nas podniesie. Mamy to, to, to. No i kryształy z dołu. Oczywiście między odcinkami trochę sobie polatałem po tych jaskiniach, żeby znaleźć trochę więcej kryształów. Troszkę mi się udało znaleźć. Więc może weźmiemy sobie te kryształy i poustawiamy później tak jak trzeba. Otóż wbijmy się tu i rozstawmy sobie nasze lasery, nasze pryzmaty, bym to najłatwiej powiedział, wycyrklować tak, o, w ten sposób. Teraz tu. Zaraz drugi tu. Świetnie. Akurat jest noc. Tu. Ok. Teraz chcemy nasze laserki. Więc zaćmy laserki. Tu jest jeden. Transmitter ustawiamy. Tu jest drugi. Transmitter. Trzeci transmitter, czwarty transmitter i piąty transmitter. I wiem, czego zapomniałem. Oczywiście to sobie później przełączymy ten kabelek, ale to później. Zapomniałem dźwigni. Dźwigni. Gdzie Enek ma dźwignię? Dawać Enkowi dźwignię. Dźwignię. Nie ma dźwigni? Boże, najtańsza rzecz i nie ma? A mam w kraftowaniu? O! Mam. Na razie 5 dźwigni. Muszę sobie tego baga zrobić. Z equivalent exchange.
To będzie bardzo dobry pomysł, by to zrobić. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Z tymi pryzmatami, z tymi całymi laserami. O co to N-kowi chodzi? Teraz tak, potrzebujemy te nasze właśnie glass pane'y i dźwignie. Przykładowo, jak widzicie, laser bije i przechodzi przez nasz pryzmat, ale gdy ustawimy tutaj na górze glass pane'a, światełko idzie do góry. I ono tam na górze sobie będzie i tak samo musimy zrobić tu z wszystkimi. Pamiętajcie, że to musicie stanąć na tym równo od góry, bo no, możecie mieć problem z założeniem tej jakby soczewki, bym to nazwał. I teraz tak. To włączymy, wszystko sobie włączymy na razie. I popatrzmy, będziemy zobaczyć, póki jest noc, jak to wygląda. Oczywiście zaraz będzie dzień, ale na razie zobaczmy, jak to wygląda. O, coś takiego. Właśnie tak, dobra. Idziemy na dół, podpinamy resztę tak jak chcemy. Później sobie tylko górę zrobimy. Oczywiście niepotrzebnie, bo to miało być co innego. No ale nic nie poradzę. Dobra, timery. Przed czas. No timer. Timer. W ten sposób ustawiamy timery. I zaraz obok niego kabelki. No bo chcę mieć wszystko pod kontrolą. Na razie jednej dźwigni. Włączymy i tak. Timery sobie ustawimy. Jak my to chcemy sobie go ustawić? Może je później sobie ustawimy. Teraz potrzebujemy sobie ustawić kryształy. Kryształy mają własne funkcje lub mogą zmieniać kolor lasera. O czym się zaraz przekonać. I tak, tu sobie damy na przykład niebieski, czerwony tu, drugi niebieski tu. Ten zielony może być tu i żółty tu. I popatrzcie, jeżeli włączymy sobie teraz nasze timery, wyświetlą różne kolory. Sygnał o różnym kolorze. Świetnie. O to mi chodziło. Teraz tak, co z naszymi z replacerami? Otóż położymy sobie je. Tu jest ten kabel. Tak, nie w 5, nie w 10, ale dobra. Teraz tak, włóżmy sobie. Tutaj to będzie wymagało testowania trochę. Tego, co ja chcę zrobić. Otóż, dobra, pokazuje nam teraz X. W którą stronę X? No to nie w tą stronę. Do minus 3. Minus 3, 4, 5. Minus 3, 4, 5. OK. Minus 5. Na 1. Nie. Minus 5 na minus 1. To będzie tak. Tak. Minus 5 na minus 1. Zniszczymy sobie to łapką. Minus 3 na, obniżymy na poziom 0. I teraz tak. Replacer postawi nam blok w tym miejscu, w którym widzicie. Widzicie, o co chodzi? To samo zrobimy w tym miejscu, tyle że sobie wsadzimy ten blok, albo żeby było ładnie, bo ten jest ładniejszy. Tak mi się wydaje, bynajmniej każdy ma swoją. Jak to było? Minus 5. Minus 5. Na
No właśnie. No, jest prawidłowo. Jest zajebiście, bo jest prawidłowo. Więc obniżamy. A tu minus 5 na 1 prawdopodobnie, tak? Oj. Minus 1. Ale minus 2. O. I teraz tak, co się będzie działo? O to mi chodzi, żeby co każdy sygnał wybuchu tej tak zwanej petardy zmieniał się kolor w tej środkowej. No to będzie coś dosyć ciekawego. Oczywiście ten kabel ja sobie puszczę całkowicie inaczej. To mi jest niepotrzebne w tym momencie. To sobie zniszczymy. I teraz będę mógł to łatwo wam zademonstrować na bazie state celi. Otóż po to one nam są potrzebne. Jedna, druga, trzecia. I popatrzcie, jeżeli dam sygnał redstone, pierw mamy ten niebieski, później mamy nasz zielony. Nie powinien być zielony. A gdzie jeszcze? Czerwony. Aha, zapomniałem. Zapomniałem, przepraszam, to tak być nie może. Moja wina. Musi być w odległości jednego bloku, gdyż jeżeli ten będzie sygnał, to on podyktuje wszystkim blokom, bo na ten blok działa sygnał redstone i zostanie on przekazany na ten blok i na ten blok. Więc tak to będzie, tak to wygląda. I co ja muszę tutaj zrobić? Położyć dźwignię, położyć redstone i go czymś oddzielić, czyli takimi stripami. Gdzie ja tą piłę odkładałem? Piłę wiem, że miałem gdzieś tu na wierzchu. Na wierzchu, bo kombinowałem, znaczy, bo ciąłem bloki. Tylko nie pamiętam, czy ją zużyłem, czy nie. Nie, tu nie ma. Gdzie jest senkowa piła? Szukajcie piły. Szukajcie piły, a znajdziecie. Nie ma nigdzie piły. Dobra, czekajcie, ja sobie ją znajdę i zaraz z wami jestem. No dobra, jest i piła, więc potnijmy sobie, szybko zróbmy stripy. Co by nie czekać, tylko czekajcie, ja chcę jeden kawałek. Jeszcze potniemy. Jeszcze. No, dawaj. No, tnij się. Cover strip. No dobra, jedno zostanie. Nie ma co narzekać. Mamy stripki, lecimy z koksem. W końcu sylwestrowy odcinek. Jej. I teraz tak oddzielamy i sprawdźmy, czy faktycznie miałem rację. Czerwony, niebieski. Jest, pasuje. Aha, oczywiście my sobie zrobimy coś takiego, że właśnie coś takiego. Coś takiego. Tu musi iść w ten sposób. Sprawdźmy, czy to się będzie zapętlać teraz. Powinno się zapętlać. Jeszcze raz. No cóż, musimy tu wsadzić jeszcze repeater. Repeater też wiem, że mam. Damy zwykły, naturalny. Bo on tu za szybko nam przekazuje. A repeaterków nigdy dość. Zwłaszcza gdy je posiadamy. Więc dobra.
Więc sobie to niech leci. A ja sobie tego dziada ustawię jak najpóźniej. No i niech się pokaże ten blok. Czerwony jest, ale zniknął. Dlaczego zniknął? Dlaczego on był tylko na chwilę? Może tak, 2 sekundy to jest wystarczająco. Więc coś się dzieje. Tu. A. Widzicie, a nic nie mówić. Boś to jest włączone, a to ma być wyłączone. To ma być wyłączone. Gdzie jest ten czerwony dziad? O. 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 No. Teraz jak nie będzie działać, to normalnie po mordach strzelam. Czerwony, żółty, niebieski. Czerwony, żółty, niebieski. Prawidłowo, świetnie, świetnie. Tylko tak, tak. W ten sposób to będzie działać i to ma działać w ten sposób. Teraz tak, ustawmy sobie te dziady. No, tu możemy odjąć trochę, chociaż nie. Chociaż jeszcze z minutę dodamy. Tutaj damy, będzie tyle. Tutaj ustawimy na 1,5. Już wypadałoby na minutę. Dobra. Tu będzie tyle. Tu będzie zaś na 3. A tu zostawimy na 2. Myślę, że będzie to ok. Teraz tak. O Jezu, góra do podłączania. No dobra. To zostawiamy i lecimy górę podłączać, nie? Szkoda czasu. O Jezu, tylko żebym się nie zabił znowu. Nie lubię tego. Jak Anek ginie. A więc dobra. Weźmy sobie naszego ukochanego dirta i pompujemy się ile wlezie, znaczy ile wlezie, ile tutaj mniej więcej poziom wyznaczyłem, więc to będzie tak, 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 na razie to musi tak wyglądać i tak, tu sobie ustawiamy pryzmat i szkiełko. I szkiełko. Pryzmat ma wyświetlać w tym kierunku i teraz patrzcie, w ten sposób możemy ustawić kierunki rozdzielenia światła w pryzmatach. Tylko i wyłącznie, jeżeli w tym kierunku będą ustawione, to w tym kierunku to wszystko będzie przekazywać nasz sygnał laseru, czy jak go tam zwał. Więc dobra, to sobie zniszczmy. Oczywiście przyda nam się do tego nasze ukochane drildo. I tak, jak tam dotrzeć? Raz, dwa. I skoczmy w tą stronę. No, to niestety wymaga tyle tyle wspinaczek, tyle tego wszystkiego, bo brania się z tym. Nie wiem, jeżeli myślę, że zaraz zrobię cięcie i sobie dokończę resztę. Tylko, o, jak widzicie, a ściągacie, klikając drugi raz, z powrotem wróci wam pane, glass pane. Pamiętajcie, musicie stać równo na tym, na środku, żeby to wam nigdzie nie zniknęło. W ten sposób. I dobra, ja myślę, że resztę już sobie zrobię poza kamerą, gdyż no, nie ma sensu, żebym ja tak latał w jedną i drugą stronę. No nie,
Mógłbym spaść? Nie, nie mógłbym spaść. Dobra, to ja sobie to zrobię wszystko i widzimy się po cięciu. No dobra, jak widzicie, pryzmaty rozłożone, tu mi jeszcze trochę tych peinów brakło, ale mam nadzieję, że będzie to jakoś ładnie z tym wyglądać. I nie wiem, czy to nie jest przypadkiem za wysoko. No nic, poprawi się w razie czego. Z tym nie ma problemu. I tak, pytacie też o ten serwer, kiedy będzie z modami. Otóż w momencie, gdy ja kręcę, chłopaki budują tam mapę. Lecimy z koksem, także po nowym roku myślę, że serwer powoli zacznie się już ukazywać. Pierw będą jakieś beta testy i tak dalej. Minusem tych fajerwerek jest to, że widać takie coś. Takie coś. Niemniej jednak tak, potrzebujemy sobie zrobić. Jak zwykle nie mam nauczonych. Mam jakiś transmitter. Transmitter Enek, czy Enek ma? Nie ma. Wiem, w tej skrzyni jest syf. Jest syf totalny. Nie mam, dobra, zrobię sobie transmitery i zaraz do was wracam. No dobra, mamy dzień, mamy transmitter, mamy receiver, tylko teraz pozostaje nam to podłączyć. A więc musimy gdzieś tu postawić nasz receiver, czyli odbiornik. I ja sobie go nazwę petardy. O, to będzie fajna, dobra nazwa. Petardy. Czy mały, obojętnie. Petardy. I transmitter na górze, gdyż będę chciał zobaczyć to z góry. A więc lećmy na górę. I nie wiem, zrobimy może tutaj tymczasowo tutaj włączyć, kto naprawdę jest tymczasowo. A gdzie ja mam dźwignię znowu? Powiecie mi ktoś? LOL. Enku, potrzebujesz dźwignię? Miałem 5 dźwigni i wszystkie mi wcięło? Gdzie gdzieś moje dźwignie? No nic. Zrobimy tak. Weźmiemy tą dźwignię. Ona tam niepotrzebna. Oczywiście sprawdźmy, czy działa. Lasery wysyłają. Ale tu coś nie idzie. Uj, jest machnięcie. Ujać. Dobra. Ja zrobię cięcie i poprawię te trzy machnięcia. Jej. Dobra. Cięcie. No i okej. Petarna, czy no, machnięcie poprawione. Zachodzi słońce. Tutaj już ustawiliśmy sobie petardy na transmitterze. O, może dam mały. To nie będzie mi przeszkadzał. No i dobra. I odpalimy sobie zaraz, jak tylko się odpali noc. Znaczy, jak tylko przyjdzie noc. I oczywiście teraz tak, z okazji Sylwestra i nadchodzącego nowego roku chciałem wam złożyć gorące życzenia. Szczęśliwego nowego roku. Dużo nowych pomysłów w Minecrafcie. Dużo czegokolwiek byście chcieli w tym roku zobaczyć, zwiedzić, zagrać, przegrać, rozegrać. Może, nie wiem, spotkać nowe osoby. Czegokolwiek byście nie mogli sobie życzyć, ja wam życzę. I tak, czekamy na ten zachód. Znaczy zachód, no, aż przyjdzie noc. Aż wybije północ. Powinien mieć taki zegar minecraftowy, jak wybije północ. Wiecie co? To jest komputerka. Może bym tak zrobił? Nie. Bo to computercraft. Kiedy indziej to zrobię. W każdym razie zapada noc i czekamy na pierwszy odpał. Enkowego, fajerwerkowego czegoś, bo nie wiem, jak to nazwać, ale nie wiem. Może być, o, wiem jeszcze, co zrobimy. Przy okazji zgasimy trochę światła
żeby ładnie to wyglądało jakoś. Potwory nam się nie zespawnią, więc tutaj problemu z tym mieć nie będziemy, ale mi chodzi o to, żeby było troszkę ciemniej, żeby atmosfera tutaj była troszkę ciemniejsza. Tak więc odliczamy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Odpalamy i szczęśliwego nowego roku życzy Enek.pl serii Adventure Tech. Popatrzcie, no nie jest to nie wiadomo co, ale tak widzicie, tu na środku się zmienia, zmieniają kolory wybuchu, mi się to bardzo podoba. Popatrzcie, jak to świetnie wygląda, jeszcze jak sobie tak wyżej skoczysz na to. Jest świetny efekt, o wyłączę, będzie tak lepiej widać. Enkowe petardy. Osobiście nie widziałem, żeby ktokolwiek wymyślił coś takiego. Czy pójdziemy sobie do góry, zobaczcie jak to wygląda. Przepraszam, telefon. No dobra, już jestem. Wichu dzwonił. Przy okazji przekazuję wam też życzenia szczęśliwego nowego roku i wszystkiego najlepszego. O, i patrzcie z balkoniku, to też możecie zobaczyć jak wyglądają enkowe petardy. No nie wygląda... No, powiem wam, że mi się to podoba. Nawet bardziej niż te minecraftowe petardy. Tak więc tak, jeszcze raz, szczęśliwego nowego roku. Zajebistej imprezy, bo tak, po nagraniu tego odcinka idę się bawić. Mam nadzieję, że wy też się będziecie bawić podczas oglądania tego odcinka. Spróbujecie na swoich światach zbudować taki mechanizm, taki układ. No patrzysz, to jest świetnie wyglądało. Jeszcze księżyc zachodzi, a z dołu będzie coś widać? Jak petardy wybuchają? No, pięknie. Zwłaszcza to, że tu się kolory zmieniają. To jest coś świetnego. Nie wiem, w jaki sposób mi ten pomysł wpadł do głowy, ale dosyć fajnie to wygląda. No, muszę wejść. Nie było łatwo to zrobić. Znaczy wymyślić. Zrobić jak zrobić. Ale dobra, nie będę wam przedłużał. Jeszcze zejdziemy sobie na dół. Zobacz, żebyście sobie zobaczyli jeszcze raz jak to jest zbudowane. Jak to działa, jak jest włączone. Widzicie? Tutaj tak. Timery wysyłają czas. Co jakiś czas sygnał, przez który kryształ zmienia kolor i pryzmat skierowany do góry wysyła nam taką, jakby powiem wam, petardę w górę. I poza tym tutaj to musi być zbudowane w ten sposób, że idą po kolei sygnały i pamiętajcie wkładać na włączonym, to musi być włączone, bo jak jest wyłączone, no. A wiecie, jest włączone, pokazuje się, znika. I tak właśnie to trzeba zbudować. Cover stripy i nie przy tym. Tak więc, jeszcze raz cholernie wam życzę szczęśliwego jak najbardziej nowego roku. I jeśli wypadnie 11 tysięcy widzów, dziękuję wam za to serdecznie. Tak więc w tym iście petardowym stylu żegnam się z wami. Pozdrawiam was gorąco. Do kolejnego odcinka Adventure Tech. Oczywiście przygotowuję też kilka fajnych poradników, o których sami zobaczycie. Deszcz chciał zacząć padać, ale deszcz mam wyłączony. Tak więc trzymajcie się, już nadchodzi świt. Widzimy się w nowym roku. Pozdrawiam was gorąco. Hej! A jeszcze taki mały dodatek. Jeszcze nie koniec. Jeszcze taki mały dodatek. Jeżeli chcecie uzyskać efekt dźwiękowy wybuchu takich petard, bo mi właśnie wpadło do głowy. Aha, no. Tylko nie pamiętam na jakim. Wystarczy postawić node bloka. Node bloka, tylko gdzie? Tu byście musieli postawić jakiś. Na pewno to musiałby być po tej stronie cover strip. I tutaj jet wire, jakąś tam nazywał. Podpięty i na tym dać właśnie tego node bloka.
który gra, no, uderzenie tego basowego dźwięku, żeby był. I wtedy wam będziecie słychać za każdym razem, jak sygnał będzie, to będziecie słyszeć lekki huk, bo lekki, ale zawsze coś. Tak więc tak. Możecie w ten sposób spróbować. Nie przedłużam już więcej. Idźcie się bawić. Tak więc pozdrawiam was jeszcze raz gorąco, serdecznie. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną w tym roku do końca. Mam nadzieję, że w przyszłym też będziecie. Trzymajcie się, buźka i pa!